How it's going? Slowly. I don't know what he's doing, but he's busy. Tak, robimy chleb marchewkowo-burakowy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Obieramy orzechy na keksa. Świeżutkie orzechy. Ten jest twardy. Ja bardzo się zmiażdżę, ale nie mamy wyjścia. Dzień dobry, siemanko, nowy dzionek mamy. I zaraz wam pokazuję, jak wyszedł mój chlebek marchewkowo-buraczkowy. Wczoraj go robiłem, ale niestety popełniłem błąd podczas leżekowania ciasta na chleb. No bo, już wam mówię, jak wczoraj sobie zakręciłem chlebek, postawiłem sobie leżakowo sobie 6 godzin, postawiłem ten chleb na kuchence tutaj, tak? Ale... głupia głowa, w ogóle nie pomyślałem, że jak będę piekł jakieś ciasta, to po prostu ta kuchenka mi się nagrzewa, nabiera temperatury. No i te ciasto niestety jakby nabrało temperatury, po prostu jakby zaczęło w ogóle rosnąć. I niestety chlebek nie wyszedł taki jak powinien. Już wam pokazuję, tak to jest rezultat. Taki troszkę splaszczony on jest. Jak widzimy, nie otworzył się tak ładnie. Tutaj tak się pozawiło, on się bardzo kleił. Takie kleiste się to ciasto zrobiło. Tutaj jest drugi. Jak widzimy, w ogóle nawet nie chciał się otworzyć. Po prostu, tak jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, za długo leżakował. Przefermentował się. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie po polsku. Ale dla nas to oczywiście się zje. To nie jest do sklepu czy coś, to jest dla nas do domu, to i tak się zje. Coś z tego będzie, ale no, nie jest to takie, jak powinien być. Ale zaraz przekroimy i zobaczymy, co to wyjdzie. Aha. Coś takiego. Czyli jak widzimy, kolorów nie ma. Jest to taki delikatny chyba pomarańcz. Nie wiem, czy to tak widać. Tu jest taki jakby kolor po prostu naturalny, miał być czerwony. No po prostu chlebek nie wyszedł, ale to mu się zje. Dobra, zrobimy następny. Ale pachnie bardzo słodko, bardzo buraczkowo. Bardziej buraczkami niż marchewką pachnie. No niestety. Będzie czas robić jeszcze raz lepiej. Iść, siemanko, cześć Olek. Kutek, idziesz na dwór? Nie chcę iść. Za zimno mu. Za zimno ci, żeby wyjść na dwór. Jaki spryciarz. On na dwór nie wychodzi, jak jest zimno. Ty wejdź tylko do środka, tak? Dobra, postanowiliśmy po niedzielnym obiadku się trochę zrelaksować i może uda nam się zrobić bałwana. Jeszcze chyba nie robiliśmy bałwana w Polsce. Chyba raczej na pewno, nie? When you last time make snowman? In Rome, no? Long time ago. It was snowing. Yeah. And before that? Long time ago. To chodźmy, zróbmy bałwana. Znajdźmy lokalizację, gdzie będzie stał, żeby stał i nie straszył, tylko stał i dał uroku. Jak się robiło bałwana, to? Takie bawełniane rękawiczki może lepiej nawet nie używać, bo z tego nie będzie.
O! Się klei, ba... Kutek! Ja tu bołana robię! Oj! Jaj, jaj, jaj! Co happening? No, you have to stay and drop him the snowball when I gonna make snowman. Because he gonna not let me do it. Okay, we have to put camera somewhere. Try putting thing like this is good? No. Don't destroy my... What the heck? See, he destroy me. My God. Nie mamy gdzie postawić kamery, bo Gutek szaleje. Może tak się uda. Jesteśmy w kadrze. Stąd nie zimno w ręce się zrobiło, więc chyba trochę poczekać. Dobra, mamy pierwszą kulę, otworzymy i zróbmy drugą. Udało się, zdobyłem rękawiczki, teraz będzie dużo. Myślałem, że to będzie dużo łatwiejsze zadanie. A nie jest. Dobra, struktura jest ponownie. Teraz zróbmy krzyż. Jeszcze ręka i będzie zrobione. No to zobaczmy, co tu ulepiliśmy. Ta-da! O, Gutek, you look perfect with this one. Nasz pierwszy bałwan. Jak ci się podoba pierwszy bałwan? Nice. European style. No. Zadowolony, no. Dobra robota. No i taka nasza rekreacja po obiadku. Pierwszy bałwanik, elegancko. Może być, dobra zabawa. A wy kiedy ostatnio robiliście sobie bałwanka?